W tej chwili w Polsce innowacje odmieniane są przez wszystkie przypadki. Tak naprawdę innowacyjność to jest pewnego rodzaju postępowanie firmy, które dąży do zmiany, do proponowania klientom nowych wartości, do odnajdywania takich wartości, które są potrzebne na rynku. Wydaje się, że w całej Polsce musimy popracować nie tyle nad innowacyjnością jako projektem rządowym, bo to było mówione przez Sasgali, ale powinniśmy pracować nad pewnego rodzaju kulturą, kulturą zmiany, kulturą poszukiwania nowych rozwiązań, kulturą takiego działania, żeby firmy, które mają możliwości inwestowania własnych środków, chciały inwestować. Ze strony rządu oczekiwałbym raczej niż programów ustawowych, ulg podatkowych, przyjaznego traktowania takich inwestycji i starania się, aby polscy przedsiębiorcy mogli promować wynalezione przez siebie innowacje czy też nowe rozwiązania technologiczne na całym świecie. To są bardzo ważne elementy dla każdego przedsiębiorstwa. Wydaje się, że w tym kierunku po tak dużej ilości i naciskach ze wszystkich stron powoli Polska będzie się udawała. A my poruszamy się, proszę pamiętać, jednak w bardzo skomplikowanych przepisach. Wszystkie partie polityczne wręcz adresują konieczność zmiany przepisów, ale ta zmiana przepisów właściwie następuje z dnia na dzień bardzo często i powoduje to sytuację, że polskie firmy rekrutacyjne, polskie firmy zajmujące się zatrudnieniem muszą non-stop poszukiwać rozwiązań, które wciąż będą atrakcyjne dla klientów. Ja mogę tylko powiedzieć, że polski rynek rekrutacyjny rośnie ponad 15% rocznie. To wymaga, aby branża non-stop dostosowała się do rynku. Na polskim rynku powstają rozwiązania technologiczne, które potrafią zdominować rynek mimo wielkich graczy międzynarodowych. Takim przykładem jest Work Service, takim przykładem jest Pracuj.pl, takim przykładem jest Antal International. Wszystkie te spółki stworzone przez Polaków, zarządzane przez polskich menadżerów, potrafiły w sposób innowacyjny podbić rynek, potrafiły odnaleźć się za granicą. Pokazuje to na pewnego rodzaju sposób zarządzania naszymi firmami. Młody, dynamiczny, ekspresywny, który też jest pewnego rodzaju innowacją wiedzy. I dlatego uważam, że polskie usługi, polski rynek rekrutacyjny mają ogromne szanse na to, żeby zaistnieć za granicami kraju. Taką strategię my również będziemy realizować.